Znajdujemy się we wsi Wygańczyce Żytawskie. Ja jestem jedną ze studentek Wydziału Architektury w Gliwicach razem ze swoimi znajomymi z kierunku. Mamy przyjemność rozmawiać z mieszkańcami kiedyś Wygańczyc Żytawskich, które potem zostały zanegowane na mapie, teraz znowu przywrócone, aby odbudować tą wieś, niekoniecznie jako tak samo istniejącą kiedyś, aby miało to swój nowszy wpływ, swoje lepsze życie, razem po rozmowach z mieszkańcami, żeby było to o wiele bardziej fajnie zrewitalizowane. Oczywiście ten projekt nie jest tylko na ten stan obecny, na teraz, zaraz do zrobienia. To będzie wzrastało, będzie coraz bardziej się rozwijało przez wiele lat. My robimy tylko ten taki na razie stan czysto ideowy oraz tak jak teraz właśnie chodzimy z mapami, spisujemy, co jest stan obecny, taką wizję na żywo, że tak ujmę, architektonicznie in situ, i chcemy sprawić, żeby to nabrało coraz swojego lepszego wigancickiego ja. Ten projekt na pewno ma na celu to, żeby te działki zostały na nowo kupione, na nowo to wszystko powróciło, żeby mieszkańcy mogli wrócić do swoich stron, w których kiedyś się urodzili, potem niestety musieli je opuścić. No i mamy nadzieję, że wszystko będzie jak najlepiej. Pomagają nam, owszem, tutaj zaraz pewnie się grupa jakaś pojawi, ponieważ jesteśmy podzieleni razem z Politechniką Poznańską i Wrocławską. Robimy te zajęcia. No i mam nadzieję, że to wszystko pójdzie jak najlepiej i wszyscy będą z tego najbardziej zadowoleni. Byłam mieszkanką tej wsi, Wygańczyc Żytawskich. Jestem bardzo zadowolona, że rusza pomysł odnowienia tej wsi. Że możemy tu się spotkać, możemy powspominać, możemy pooglądać zdjęcia, jutro zapraszamy właśnie do zagrody. No i przede wszystkim, że od nowa będzie tutaj życie. Miejmy taką nadzieję. Naszą intencją jest, ażeby tą wieś pobudzić do życia, żeby była to bardzo nowoczesna, modelowa wieś. W tym celu zaprosiliśmy polskie uczelnie z Politechniki z Wrocławia, z Gliwic i z Poznania, ażeby młodzi ludzie pochylili się nad właśnie tą przestrzenią i zaproponowali nam pewne rozwiązania. Ten obszar poznaliśmy już dosyć dawno, dlatego że już w latach 2011-2012 robiliśmy w Bogatyni inwentaryzację domów przysłupowych i wówczas się zakochaliśmy w tym regionie. I teraz okazuje się, że być może po latach ma on szansę, żeby stać się jednym z ciekawszych zakątków turystycznych kraju, dlatego że piękna okolica, piękna architektura, piękny krajobraz, bardzo serdeczni ludzie, to powoduje, że tworzą się zupełnie nowe możliwości działania. Szczególnie tutaj ciekawa jest właśnie ta wieś Wygańczyce, która jest taką wsią, która zaginęła, ale ciągle żyje w sercach ludzi i wygląda na to, że być może w jakiś sposób zostanie odbudowana. Studenci z różnych zakątków kraju przyjechali tutaj wesprzeć miejscową społeczność w poszukiwaniu rozwiązań takich, które by doprowadziły do tego, żeby w jak najlepszy sposób tą przestrzeń, przepiękną przestrzeń zagospodarować.